Konrad Dudek, zapraszam na główne wydanie aktualności w piątek 8 lipca. Przypominam o naszym dyżurze telefonicznym. Do 19 czekamy na Państwa sygnały pod numerem telefonu 17 86 13 317. A teraz informacje dnia w skrócie. Szczyt NATO i szanse wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa. Wakacyjna praca tłumy chętnych w agencjach pośrednictwa. Krew na lato, czyli nasza akcja propagująca krwiodawstwo. Rajd Paryż-Pekin w Rzeszowie. W Warszawie rozpoczął się dwudniowy szczyt NATO z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą na czele. Kluczowe decyzje wypracowane przez członków Sojuszu Północnoatlantyckiego zostaną oficjalnie ogłoszone jutro, ale już dziś wiadomo, że w Polsce ma stacjonować jeden z czterech międzynarodowych batalionów NATO. My postanowiliśmy poszukać odpowiedzi na pytanie, co szczyt w Warszawie może oznaczać dla Podkarpacia. To najważniejszy szczyt Paktu Północnoatlantyckiego od lat, a z pewnością najważniejszy dla Polski. Przywódcy sojuszu ogłoszą na nim decyzje dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki NATO i roli, jaką ma w nim odgrywać Polska. Jak podkreślał prezydent Andrzej Duda, silny sojusz to sojusz zjednoczony. Sojusznicy muszą ponownie skupić się na głównych założeniach sojuszu, czyli wzajemnej obronie. Musimy być zjednoczeni i demonstrować solidarność, by móc dostosowywać się do długoterminowych zmian w otoczeniu. Jedną z najważniejszych decyzji, które mają być przedstawione podczas warszawskiego szczytu NATO, będzie rozmieszczenie czterech międzynarodowych batalionów sojuszu, trzech w państwach bałtyckich i jednego w Polsce. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie jego siedziba, ale zdaniem wojewody Podkarpacie powinno być brane pod uwagę. Ważnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o lokacji tychże baz, niewątpliwie powinna być kwestia zagrożeń. I tak się składa, że diagnozując te zagrożenia, mówimy zarówno o zagrożeniu ze strony wschodniej, jak też o zagrożeniu od strony południowej. I niewątpliwie województwo podkarpackie ma takie położenie geograficzne, które w przypadku obu tych zagrożeń powinno być brane pod uwagę. Gotowość na taką ewentualność potwierdza dowódca Podhalańczyków, który podkreśla, że jego jednostka ma odpowiedni potencjał. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich i ich żołnierze prezentują wyższy poziom niż przed laty, zarówno jeżeli chodzi o kompatybilność z sojusznikami, jak też i poziom wyszkolenia. Jest to też również związane z tym, że wojsko jest profesjonalne, zawodowe. Ale zdaniem doktora Macieja Milczanowskiego, eksperta od spraw bezpieczeństwa, który na zaproszenie NATO brał udział w przygotowaniu do warszawskiego szczytu w Brukseli, to mało prawdopodobne. Z tych rozmów z tymi ludźmi z NATO, z którymi rozmawiałem, mam wrażenie, że właśnie bardziej jest to skoncentrowane całe to myślenie o tych batalionach na północy. Być może wszystko okaże się już jutro, chociaż niewykluczone, że opinia publiczna dowie się o tym dopiero jesienią. Szczyt NATO to przede wszystkim spotkania na najwyższym szczeblu i kluczowe decyzje dotyczące bezpieczeństwa sojuszu, ale to także okazja do podsumowania współpracy wojskowej, która zyskała na intensywności w ostatnim roku. Wspólne ćwiczenia naszych żołnierzy z jednostkami z USA, Kanady, Węgier czy Litwy organizowano na poligonach w całej Polsce. Żołnierze jednostek sojuszu szkolili się i gościli także w naszym regionie. Amerykańscy żołnierze po raz pierwszy pojawili się na Podkarpaciu w ubiegłym roku. Przez nasz region przejechały wtedy jednostki wracające z poligonów z państw bałtyckich do bazy we Włoszech. Między innymi dragoni ze 173. Brygady Powietrzno-Desantowej. W sumie 40 pojazdów i ponad 400 żołnierzy. Przyjechaliśmy po to, żeby pokazać nasze zaangażowanie we wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i pokazać, że rzeczywiście razem współpracujemy. Kilka miesięcy później Amerykanie znów przyjechali na Podkarpacie, tym razem na dłużej. Na piaskach poligonu w Nowej Dębie ponad 150 żołnierzy z 3. Batalionu 2. Pułku Kawalerii szkoliło się wspólnie ze strzelcami, czołgistami i saperami z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Na szczęście dla nas polska i amerykańska taktyka są podobne, dlatego łatwiej nam było współpracować.
Amerykanie przywieźli swój sprzęt, m.in. 16 Strykerów, czyli kołowych transporterów opancerzonych i terenowe samochody Humvee, które sprawdziły się na misjach w Iraku i Afganistanie. Ćwiczenia były elementem Atlantic Resolve. W jej ramach amerykańskie wojska były przerzucane do Polski i państw bałtyckich. Czerwiec to z kolei największe wojskowe ćwiczenia w Polsce, czyli Anaconda 16. W sumie wzięło w nich udział ponad 30 tysięcy żołnierzy z 19 państw członkowskich NATO. Choć ćwiczenia odbywają się regularnie co 2 lata od 2006 roku, to Anaconda 16 była bez wątpienia największymi takimi manewrami w historii. Na poligonie w Nowej Dębie wzięli w niej udział żołnierze z USA i Węgier, ale także litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. Spotkanie przywódców Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce to doskonała okazja do promocji wojska. W całym kraju odbywają się dziś pikniki pod hasłem Bliżej NATO. Jeden z nich zorganizowano w Rzeszowie, a w tłumie gości był Mariusz Mędycki. Chyba nikt, kto postanowił spędzić dzisiejsze popołudnie na rzeszowskim pikniku z NATO, nie powinien narzekać na brak atrakcji. Tych było naprawdę sporo, a już od 14 do wszystkich stoisk ustawiały się długie kolejki entuzjastów wojska i nie tylko. Dzieciaki zadowolone? Bardzo zadowolone. Właśnie widać, siedzą na kładzie, także nawet zejść z niego nie chcą. Powiedz mi, co ci się udało znaleźć tam w tej ziemi? To jest jakiś chyba magazynek. Magazynek od karabinu. Są to dzieci małe przede wszystkim, które się najbardziej tym interesują. Więcej niż dorośli, można powiedzieć. Fascynują się tym, a najbardziej jak coś znajdą. Fajnie, że coś takiego jest zrobione, bo trzeba pokazać ludziom, że wojsko to jednak jest coś ciekawego do pokazania, że to już nie są lata tam 50., że jak na filmach widać, tylko że jednak technika wojskowa poszła do przodu. Uważam, że to jest świetny pomysł i bardzo fajnie, że jest pokazane to wszystko, jak to wygląda po kolei, czołgi, jak maszyny, wszystko, bronie, szczególnie strzelby. Nic, tylko się cieszyć. A jeśli po tym, co Państwo przed chwilą zobaczyli, żałujecie, że Was tu dzisiaj nie było, to nic straconego. Jutro piknik przenosi się do Przemyśla, a tam atrakcji znów na pewno nie zabraknie. Mariusz Mędycki, aktualności. No, sądziłem, że Mariusz odjedzie tym kładem. Nie odjechał. Kapitan Konrad Radzik, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzieliśmy, że I duzi, i mali mieli sporo frajdy podczas dzisiejszego pikniku. Jutro w Przemyślu będzie równie atrakcyjnie? Tak, oczywiście. Mam nadzieję, że jutro będzie tak samo jak dzisiaj. My jesteśmy przygotowani. Nie zabraknie naszego sprzętu, czyli sprzętu żołnierzy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Pokażemy oczywiście czołgi, haubice, bojowe wozy piechoty, nowoczesnego Rosomaka, nasz drobny sprzęt, sprzęt strzelców wyborowych, broń osobistą. Tego wszystkiego nie zabraknie. Wspomogą nas również koledzy służb mundurowych, czyli policja, straż pożarna, służba więzienna. W Przemyślu dodatkowo, czego nie było w Rzeszowie, będą z nami pograniczniczy z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i służba celna. A co dzisiaj cieszyło się największym wzięciem? Odniosłem wrażenie, że chyba ten tor, taki improwizowany tor wykrywania min. Można było przeżyć przygodę niekoniecznie zgodnie z zasadą, że saper myli się tylko raz. Tak, dokładnie. To na pewno cieszyło się dużym powodzeniem, szczególnie od tych najmłodszych. Każdy z dzieci mógł wziąć do ręki wykrywacz bądź mackę saperską i znaleźć taką minę, odmaskować, zobaczyć, jak to się robi, poczuć się w roli sapera. To na pewno było ciekawe dla dzieci. Odczuwali takie duże emocje. Oczywiście powodzeniem cieszyła się również nasza mini szczelnica i pokazy walki wręcz, jakie nam zorganizowała służba więzienna. Zauważyłem, że na tej ministrzelnicy pierwsze skrzypce odgrywały często też dziewczyny, kobiety. Wojsko bliżej społeczeństwa to sprawdzona recepta na to, aby przyciągnąć do zawodowej armii rekrutów?
Tak, my jesteśmy tego dobrym przykładem. Zawsze wychodziliśmy do społeczeństwa, organizowaliśmy nasze uroczystości w miastach, nie tylko na Podkarpaciu, ale również na terenie województw ościennych i myślę, że cieszymy się dużym zaufaniem i poparciem społeczeństwa. O tym świadczą nasze wyniki. Nie mamy problemu z naborem chętnych do służby w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Kapitan Konrad Radzik, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Dziękuję. Jedni korzystają z wakacji odpoczywając, inni wolą pracować. Dla uczniów i studentów lato to okazja, żeby zarobić pierwsze własne pieniądze. W Polsce za godzinę pracy sezonowej, na przykład przy zbiorze owoców albo w gastronomii, można zarobić średnio od 7 do 10 zł, ale młodzi ludzie z Podkarpacia w wakacje chętnie wyjeżdżają też do pracy za granicę, gdzie można zarobić znacznie więcej. Karolina, tegoroczna maturzystka, ma właśnie najdłuższe wakacje w życiu. Jednak zamiast odpoczywać, postanowiła poszukać pracy. I bardzo szybko ją znalazła. Od czerwca jest na stażu i pracuje jako recepcjonistka w jednym z rzeszowskich hoteli. Moja praca polega na odbieraniu telefonów, zameldowaniu gościa, wyrabianiu kluczy, wystawianiu faktur i takie biurowe ogólnie rzeczy. Do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Chówców Pracy w Rzeszowie zgłasza się codziennie kilkadziesiąt młodych osób z całego regionu, szukających zajęcia na wakacje. Tak jak Kuba, uczeń zespołu szkół energetycznych, który chętnie podejmie każdą pracę, żeby zarobić pieniądze na własne wydatki. Jestem tutaj, ponieważ nie boję się wyzwań, lubię ryzyko i wszelkie jakieś tam zobowiązania spełnię bardzo z pełnym zaangażowaniem. I to, jak mówią pracownicy OHP, jest najważniejsze, bo żeby znaleźć pracę sezonową, zwykle nie trzeba mieć konkretnych umiejętności. Liczy się zapał do pracy. Na takie osoby czeka tu teraz kilkadziesiąt ofert pracy w 8 różnych specjalnościach. I mimo, że ofert jak co roku jest mniej niż chętnych, jest w czym wybierać. To są prace na przykład w magazynach do wykładania towaru w czasie nocy, to są prace na produkcji, to jest produkcja owocowo-warzywna lub produkcja artykułów spożywczych, jak również mogą być to prace jako hostessa. Takie oferty najczęściej dotyczą pracy na Podkarpaciu oraz w nadmorskich kurortach. Za godzinę można zarobić średnio od 7 do 10 zł. Dworzec autobusowy w Rzeszowie. To stąd kilka razy w tygodniu odjeżdżają autobusy m.in. do Francji, Belgii czy Holandii. Chętnych do pracy w tych krajach nie brakuje. Nic dziwnego, bo stawki za godzinę pracy są tam podobne jak u nas. Tyle, że w Polsce w złotówkach, a tam w euro. Ofert pracy za granicą najlepiej szukać w sprawdzonych źródłach, na przykład w bazie EURES. EURES, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia, funkcjonuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EURES świadczy usługi dla pracodawców i dla osób poszukujących pracy. W każdym kraju Unii Europejskiej są zatrudnieni doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy. Średnia stawka wynagrodzenia za pracę sezonową na przykład w Holandii wynosi od 8 do 18 euro za godzinę. Najbardziej poszukiwane są tam osoby do pracy przy zbiorach owoców. W niektórych przypadkach pracodawca zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży. Dziś na parkingu przy naszej redakcji stanął krwiobus, czyli mobilny punkt oddawania krwi. W ten sposób razem z pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie chcieliśmy przypomnieć, że szczególnie latem wzrasta zapotrzebowanie na ten bezcenny lek, który nie ma sztucznego zamiennika. Zatem każda decyzja o honorowym oddaniu krwi może oznaczać ratunek, na przykład dla ofiar wakacyjnych wypadków. Piękna rzecz, dzielenie się z kimś właśnie, jak to mówią, krew daje życie. I fajna, poza tym no, daje satysfakcję przede wszystkim. No i to, że człowiek jak ma świadomość tego, że komuś może pomóc, no to czemu nie? Każdego dnia w okresie wakacyjnym wyjeżdżamy na ekipowy pobór krwi. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dobrego serca, chętne do bezinteresownego niesienia pomocy, o wsparcie i podzielenie się swoim zdrowiem z chorymi z podkarpackich szpitali.
Krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie stanął dziś przed budynkiem TVP 3 Rzeszów. Krew oddawali mieszkańcy miasta, ale także dziennikarze. Wszystko w ramach akcji Krew na Lato. Od 8 do 12 zarejestrowały się 24 osoby, z czego 12 spełniło wszystkie wymogi zdrowotne i mogło oddać krew. I choć nie jest to rekord, nawet taka ilość, szczególnie w wakacje, jest na wagę złota. W szpitalach brakuje przede wszystkim grup minusowych. Jutro krwiobus stanie przed remizą OSP w Niechobrzu, a w niedzielę przed Urzędem Gminy w Jaworniku Polskim. Od poniedziałku do piątku krew można oddać też w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Wierzbowej w Rzeszowie i jego oddziałach terenowych m.in. w Sanoku, Mielcu, Przemyślu, Stalowej Woli, Dębicy i Leżańsku. Wracamy do inicjatywy grupy mieszkańców Przemyśla walczącej o ocalenie ponad stuletniego mostu kolejowego. Choć spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ma ogłosić plany związane z obiektem w połowie lipca, obrońcy mostu boją się, że spełni się czarny scenariusz i zostanie on wyburzony. Dlatego apelują o remont zabytkowej konstrukcji, co spotkało się z ogromnym poparciem mieszkańców i pasjonatów kolejnictwa z całej Polski. 22 czerwca 1941 roku w tamtym miejscu zaczęła się operacja Barbarossa, napaści hitlerowców na Związek Radziecki. Na moście kolejowym padły pierwsze strzały. To rekonstrukcja tamtych wydarzeń z 2007 roku, przygotowana przez Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej. Ale Przemyski Most Kolejowy to świadek nie tylko walk o przełamanie linii Mołotowa. Sam był rzeką graniczną w 1941 roku i przez ten most właśnie odbywała się repatriacja jakby w ludności, że część chciała przejść na stronę właśnie sowiecką, a część, raczej większość, starała się przejść na stronę przeciwną. Tu toczyły się działania w czasie I wojny światowej i walki polsko-ukraińskie. Obecna konstrukcja powstała w 1891 roku. Most wielokrotnie niszczony zawsze był odbudowywany. Społeczna inicjatywa jego ratowania zrodziła się nie tylko ze względu na tę jego historyczną wartość. Musimy walczyć nie tylko z tego powodu, że jest to zabytek i tyle. Nie tylko dlatego, że jest to nasze dziedzictwo, to jest nasza szansa na przyszłość. Między innymi ten most, że ten most kiedyś, gdy zostanie wyremontowany i będzie atrakcją turystyczną, spowoduje, że przyjadą nim turyści, by go obejrzeć. Inicjatorzy akcji podkreślają, że Przemyśl nie ma dużych zakładów pracy. Młodzi ludzie wyjeżdżają stąd, ale ma zabytki i są one szansą dla miasta. Mamy ogromne poparcie społeczne mieszkańców Przemyśla i nie tylko w sprawie tego mostu. Most wpisuje się w krajobraz i w architekturę naszego miasta. Jest jednym ze stałych symboli. Będziemy bronić mostu do upadłego, nie pozwolimy na jego wyburzenie. Przeniesienie już w tym momencie w inne miejsce. Chcemy tylko i wyłącznie remontu mostu, aby spełniał wymogi nowoczesnej linii kolejowej. To nowa propozycja obrońców mostu poparta zdobytymi przez nich opiniami ekspertów kolejnictwa. Wcześniej postulowali wybudowanie repliki obecnej konstrukcji, przekonani, że stara nie wytrzyma obciążenia związanego z ruchem szybkich pociągów. Jest to teraz moment na to, żeby ostatecznie usiąść jeszcze do stołu, do rozmów i wypracować takie stanowisko, które jakby pogodzi te dwie idee, prawda? Czyli z jednej strony to, co chce kolej, czyli dostosowanie do nowych wymogów, nowej sieci, nowej trakcji, a z drugiej strony do historii miasta i do tego, czego oczekują mieszkańcy. Wojewódzki konserwator zabytków ocenia, że most jest najważniejszym zabytkiem techniki w mieście. Jest wpisany do wojewódzkiej gminnej ewidencji zabytków, a to oznacza, że wszystkie prace związane z jego remontem czy przebudową muszą być opiniowane przez wojewódzkiego konserwatora. Kolej w połowie lipca ma zdradzić swoje plany związane z tym obiektem. Spotkaniem ekumenicznym w lesie w sąsiedztwie nieistniejącej dziś wsi Chałbów w powiecie jasielskim uczczono 74. rocznicę zagłady Żydów z getta w Nowym Żmigrodzie, dokonanej przez Niemców w czasie II wojny światowej. Przedstawiciele kościołów chrześcijańskich oraz gminy żydowskiej z Krakowa wspólnie modlili się za ofiary tej zbrodni oraz w intencji pokoju. Przed II wojną światową Nowy Żmigród miał blisko 3000 mieszkańców. Połowę stanowili Żydzi. Do stworzonego przez hitlerowców getta zwieziono także z okolicznych miejscowości ponad 2,5 tysiąca osób. 74 lata temu w chałubowskim lesie rozstrzelano prawie połowę z nich. No ja się dopiero wtedy urodziłem, ale rodzice pamiętali o tym, przekazali mnie. Ja przekazuję to swoim dzieciom, wnukom, że trzeba o tym pamiętać, trzeba przyjeżdżać, trzeba oddać hołd. Od kilku lat przy zbiorowej mogile odbywają się ekumeniczne modlitwy. Ci Żydzi, oni wspólnie tworzyli historię i kulturę
Nowego Żmigrodu. Dlatego musimy tutaj przychodzić, ponieważ oni nie mają następców, bo Holokaust doprowadzał do tego, że oni ginęli całymi rodzinami. Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska na co dzień opiekuje się miejscem zagłady Żydów. Organizuje też spotkania z uczniami miejscowych szkół, podczas których poznają oni tę dramatyczną część historii miejscowości. Chodzi o tak zwaną wieczną pamięć, ponieważ wymordowanie Żydów tylko za to, że byli Żydami, jest największą zbrodnią. Jeżeli my nie będziemy o tym pamiętać, to się to kiedyś powtórzy. W zbiorowej mogile spoczęły całe rodziny, a jak podkreślał rabin Krakowa, dzieci to najboleśniejsza ofiara wojny. Musimy pamiętać o tym wszystkim, co tu się stało. Musimy czuć, co tu się stało, żeby więcej nigdy takie tragedie nie miały miejsca, żeby na świecie był pokój. Do połowy 1943 roku hitlerowcy wymordowali bądź wywieźli do obozów zagłady w Płaszowie i Bełżcu pozostałych Żydów z getta w Nowym Żmigrodzie. Przed nami kolejny weekend wakacji. W regionie zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Będzie dużo atrakcji turystycznych, sportowych i kulturalnych. Od dziś w każdy piątek nasi reporterzy będą sprawdzać zapowiedzi imprez i spróbują podpowiedzieć Państwu, gdzie warto się wybrać. Kamila Korab i Adam Bienias. Trzeba przyznać, będzie się działo. Jedną z najważniejszych imprez, którą zapowiadaliśmy już w aktualnościach, będą z pewnością pikniki NATO. Już jutro organizatorzy zapraszają do Przemyśla. Ale to nie wszystko. Kogo na przykład interesuje historia, ten może wybrać się na krępiańską paradę historyczną. W niedzielę, w Świątkowej Wielkiej od godziny 13 będą pokazy historyczne, kramy rękodzielnicze i degustacje lokalnych produktów. Trzy sceny, dziesiątki warsztatów, koncertów, dyskusje, rajdy i opowieści. W tym roku motywem przewodnim folkowiska w Gorajcu będą trzy Galicje. Polska, ukraińska i hiszpańska. Impreza potrwa do niedzieli. Kursy tkactwa i spływy kajakowe to jedne z atrakcji, dla których warto się tu wybrać. Dzieciowioska to miejsce na terenie festiwalu, w którym najmłodsi goście folkowiska będą mogli spędzić wiele godzin na beztroskiej zabawie. Fani muzyki, a dokładnie piosenek takich jak na przykład Idę na plażę czy Szminki róż, będą mogli wybrać się także na koncert zespołu Wideo, który już jutro o godzinie 21.50 w Narolu w ramach jarmarku galicyjskiego Smaki Roztocza. Jedną z ciekawostek, dla której warto będzie się wybrać w to miejsce, będą na przykład warsztaty ginących zawodów. Pozostajemy w klimatach jarmarków, bo na przykład jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić swoje zdolności artystyczne, może wybrać się na warsztaty lepienia glinianych figurek w ramach 21. Jarmarku Gancarskiego w Medynie. A to już w niedzielę. Wydarzenie to co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Na scenie wystąpią zespoły regionalne i folkowe, m.in. Karczmarze, Wolanie i Lesioki. Katarzyna i Cezary Żakowie również w tę niedzielę odwiedzą Medynię. Wakacje to także czas, kiedy większe miasta i mniejsze miasteczka zapraszają wszystkich do wspólnego świętowania i na wyjątkowe wydarzenia. Jednym z takich ciekawych wydarzeń są Wakacjonalia 2016, czyli Dni Gminy Jeżowe. W sobotę i w niedzielę na scenie wystąpią m.in. zespół Megustar, Waldemar Wywrocki i Przyjaciele, Kapele z Jeżowego, a także Margaret i Zbigniew Wodecki. Wszystko na stadionie Sparta Jeżowe, ale na tym nie koniec ciekawych koncertów, bo już w sobotę w Leżajsku wystąpi Doda, w niedzielę w Dębowcu na scenie pojawi się Natalia Schroeder. Dlaczego w ten weekend warto wybrać się do Przeworska? Między innymi dlatego, żeby posłuchać koncertów zespołu takich jak Łzy czy Lemon. Ale Dni Przeworska to nie tylko dobra muzyka i rozrywka, to także różnego rodzaju imprezy sportowo-rekreacyjne. Jak Państwo słyszeli, w ten weekend na Podkarpaciu na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Miejmy tylko nadzieję, że pogoda dopisze. Jak będzie? Myślę, że będzie nie najgorzej, ale o tym już za chwilę opowie Państwu Beata Guberna. Albo sprzyjająca pogoda to ważny, a w niektórych przypadkach najważniejszy element udanej imprezy. Jak zatem będzie jutro i w niedzielę opowie wywołana przed chwilą do tablicy Beata Gubernat.
Witam Cię, Konradzie, witam Państwa. O pogodzie na weekend powiem tak, na dwoje babka wróżyła, a może nawet i na troje, bo sobota w odróżnieniu do słonecznego piątku przyniesie owszem odrobinę słońca, ale i przelotny deszcz, który będzie pojawiał się w całym regionie o różnych porach dniach i z różną intensywnością, a lokalnie też może zagrzmieć. Co prawda nie będą to aż tak gwałtowne burze, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio, ale niektóre z nich miejscami czasem mogą pokrzyżować plany organizatorom tych imprez plenerowych, o których już była wcześniej mowa. Natomiast niedziela powinna nam zrekompensować te sobotnie, niezbyt sympatyczne niespodzianki pogodowe, bo właśnie w niedzielę od rana do wieczora powinno świecić słońce, powinno też zrobić się cieplej. Co prawda typowi plażowicze, którzy uwielbiają każdą wolną letnią chwilę spędzać na słońcu i to najlepiej w 30-stopniowym upale, mogą jeszcze troszeczkę narzekać, za to osoby starsze i wszyscy ci, którzy niezbyt przepadają za bardzo gorącym powietrzem, mają powody do zadowolenia. Czy na długo? Obawiam się, że nie, bo upały już wracają i to wkrótce. I o tym będzie jeszcze mowa w dzisiejszej prognozie pogody. A na razie przed nami letni weekend, tyle tylko, że w bardzo łagodnym wydaniu. Bardzo dziękujemy, a jaka będzie prognoza w szczegółach, zaraz po aktualnościach. Zapraszam. Wystartowali z Pekinu w Chinach 12 czerwca do Paryża. Stolicy Francji dotrą 17 lipca. Dziś przez Rzeszów i Podkarpacie wiodła trasa etapu jednego z najważniejszych na świecie rajdu pojazdów zabytkowych. Rywalizuje w nim 115 załóg. Najstarszy samochód liczy sobie prawie 100 lat. Relacja Mirosława Pęcaka. Rajd Pekin-Paryż to mordercza impreza. Uczestnicy wystartowali 12 czerwca, do mety dotrą dopiero 17 lipca po przejechaniu bagatela 13 700 km. Najstarsze pojazdy mają prawie 100 lat, tak jak ten American La France z 1917 roku. To samochód specyficzny. Aby go poprowadzić, trzeba odbyć sporą liczbę lekcji nauki jazdy. Ale by go poprowadzić na trasę rajdu Pekin-Paryż, trzeba mieć sobie sporo hartu ducha i ciała. Dla nas jazda tym samochodem to naprawdę ciężka praca. To auto wymaga mocnych rąk i praktycznie każdą noc w przerwach między poszczególnymi odcinkami spędzamy na drobnych lub większych naprawach. Austriacka załoga Ingo Strolz, Werner Gassner najgorszą część trasy ma za sobą. Takim samochodem naprawdę trudno podróżowało się po szutrowych drogach Azji. W porównaniu z tymi przejażdżka podkarpackimi trasami jest czystą przyjemnością. Austriacy, jak sami mówią, nie zwracają uwagi na wynik. Takim samochodem nie są w stanie wygrać, choć przewodzą w klasie najstarszych aut wyprodukowanych przed 1919 rokiem. Ale tu jadą tylko dwie załogi. Najszybsi są na razie Australijczycy Mark Pickering, Dave Body, walczący Datsunem 204Z. Oni też przewodzą w grupie aut wyprodukowanych do 1975 roku. Jeśli chodzi o rywalizację w grupie samochodów starszych wyprodukowanych przed 1941 rokiem, tu palmę pierwszeństwa dzierżą reprezentanci Nowej Zelandii, Bruce i Harry Washingtonowie, jadący Chryslerem 75. W rajdzie uczestniczy spora grupa załóg właśnie z Antypodów. Tam to bardzo popularna odmiana spędzania wolnego czasu. Bawimy się świetnie. Wystartowaliśmy w Pekinie i przez Chiny, Mongolię, Rosję i Białoruś dotarliśmy do Polski. Mamy za sobą niesamowite przeżycia. Uczestnicy rajdu późnym popołudniem opuścili Polskę. Trasa wiedzie przez Koszyce, Budapeszt, Maribor i Lozannę. Na mecie w Paryżu spodziewani są 17 lipca. I to wszystko w aktualnościach. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.